Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia astrologicznej prognozy na ostatni miesiąc tego niezwykłego roku, roku 2021, czyli zapraszam Was na prognozę na grudzień. Na początek jeszcze chciałbym zareklamować swoją prognozę na rok 2022, jest dostępna w sklepie internetowym na www.solarius.pl. To jest ta moja roczna niebieska książeczka, roczna prognoza na rok przyszły oraz astrokalendarium na rok 2022. Horoskop na każdy dzień, analizę każdego dnia, więc zapraszam Was serdecznie. Co ciekawego słychać na niebie w grudniu? Będzie to miesiąc, no powiedzmy, relatywnie mniej dramatyczny czy mniej taki ekstremalny w porównaniu do tych, które mieliśmy ostatnio, zwłaszcza tu jesień, listopad, październik, to były bardzo mocne miesiące. Zresztą właściwie ten rok nie posiada takich słabych miesięcy, powiedzmy nudnych, jakichś takich bardzo lżejszych. No powiedzmy grudzień odrobinę trochę mniej tej dramaturgii, tego napięcia mniej widzimy. Więc w grudniu troszeczkę mniej też takich bardzo wyrazistych zdarzeń będzie na świecie, ale na świecie to nie znaczy, że w Polsce będzie na przykład nudno, bo tutaj to raczej nam nie grozi spokój, no, ale mówimy globalnie w tym momencie o globalnej sytuacji. Na niebie w grudniu w zasadzie mamy jedną ważną figurę, tak zwany trójkąt losu. To jest taka ciekawa figura, która składa się z dwóch nieharmonijnych aspektów, jednego harmonijnego. My jesteśmy przyzwyczajeni, ci, którzy interesują się astrologią, że trójkąty to są figury harmonijne, no bo mają harmonijne aspekty, łączą, czyli trygony, a tutaj mamy taki specyficzny trójkąt, który łączy tylko jedna harmonijna figura. Co to za wydarzenie? 4 grudnia będzie mieć miejsce nów Księżyca w znaku Strzelca. I tutaj będziemy mieli taką koniunkcję Słońce, nów, jeszcze Merkury do tego dochodzi. Do tego nowiu w sekstylu Saturn w Wodniku, czyli taka harmonijna relacja, ale do nowiu, do tego stellum w znaku Strzelca mamy Urana w znaku Byka, który tworzy kwinkung, nieharmonijny aspekt 150 stopni. I Uran z Saturnem, no już znana nam doskonale kwadratura, która tutaj tworzyła i tworzy jeszcze nadal i tworzyć będzie w przyszłym roku również część figur, ważnych figur astrologicznych, półkrzyży najczęściej właśnie jako też ta część. Dlaczego to wydarzenie nas interesuje? Samo w sobie trójkąt losu, ciekawe zdarzenie, ponieważ jak go należy interpretować? Trójkąty, jak już wiemy, są harmonijnymi figurami, ale tutaj mamy do czynienia z dwoma nieharmonijnymi aspektami, czyli można powiedzieć, trochę taki specyficzny ten trójkąt, ale te nieharmonijne aspekty spowodują to, że ten trójkąt nabiera takiej dynamiki, takiej ekspresji, takiej siły. A zatem zdarzenia z pierwszej dekady grudnia, ale nie tylko jak się potem okaże z tej pierwszej dekady, bo to będzie miało wpływ na dalsze zdarzenia również, będą miały swoje konsekwencje również na innych polach. Dlaczego? Bardzo ważne zdarzenie będzie mieć miejsce na nowiu 4 grudnia. Mianowicie zaćmienie, całkowite zaćmienie Słońca. Całkowite zaćmienie Słońca w 12 stopniu Strzelca. Zaćmienia, wiemy, są ważnym wydarzeniem. Nie są może rzadkie. Dwa zaćmienia Słońca i dwa zaćmienia Księżyca w roku tak przeciętnie, do 6 nawet zdarza się, więc nie są jakimś rzadkim zdarzeniem, ale zaćmienia całkowite Słońca nie są częste. Oczywiście ona w Polsce nie będzie widoczne zupełnie, ona w ogóle będzie na świecie bardzo słabo obserwowalna, no ale formalnie będzie to zaćmienie całkowite Słońca. Jak każde zaćmienie ma duży wpływ na różne procesy globalne. Wszystko dzieje się w pasie bliźnięta Strzelec, ponieważ w tych znakach mamy węzły księżycowe, które są związane oczywiście z zaćmieniem, jak doskonale wiemy. No i pas zaćmień, czy linia węzłów w znakach bliźnięta Strzelec sugeruje,
że to, co w tym roku tak bardzo, bardzo ważne jest dla świata, to są różnego rodzaju informacje, fake newsy, manipulacje informacyjne, wojny hybrydowe, czyli straszenie lękiem, manipulacje informacyjne, oddziaływania informacyjne, ataki cybernetyczne, no bo wszystko jest w sferze infosferze, czyli bliźnięta strzelec, najbardziej zauważalne. No i ta linia węzłów właśnie operuje w tym roku bardzo mocno w tych znakach, a zatem też te tematy intelektualne, umysłowe, odwołujące się do procesów komunikacyjnych, do wiedzy, do zarządzania informacją, odgrywają tutaj kluczową rolę. No i mamy to zaćmienie Słońca. I to ciekawe, zaćmienie Słońca w 12 stopniu Strzelca w polskim wydaniu będzie mieć znaczenie, dlatego że będzie aspektowało Słońce na przykład w takiego polityka jak Zandberg z Lewicy, którego właśnie, na którego Słońcu to zaćmienie będzie mieć miejsce. Czyli dla niego to nie będzie szczęśliwe wydarzenie, ale globalnie na przykład mamy do czynienia z tym, że to zaćmienie będzie na Słońcu Finlandii i Szwecji, dwóch krajów skandynawskich, które no tutaj blisko mamy Rosję. No Szwecja nie sąsiaduje bezpośrednio, ale Finlandia już tak. Z Finlandii pojawia się duży problem związany z imigracją. Finlandia jest krajem neutralnym, w sensie nie należy do NATO. Taką wypracowała sobie pewną pozycję, żeby nie drażnić niedźwiedzia rosyjskiego. Finlandia stoczyła z Rosją wojnę wygraną, pamiętamy. Rosja dostała łupnia solidnego. No i Finlandia ma bardzo dużą granicę z Rosją, z 1200 km, praktycznie niechronioną, nawet tak jak u nas tego nie ma. Kto wie, co tam jeszcze może się zdarzyć, no ale Finlandia nie graniczy z Białorusią, tylko z Rosją, więc trudno, żeby Rosja taką otwartą politykę zastosowała, ale jak będziecie czytać horoskop, mój horoskop na 2022, to zobaczycie, że w Finlandii się dzieją ważne rzeczy i ten kraj będzie na... No Skandynawia, niby się tam niewiele dzieje, gdzieś tam nasza uwaga nie jest skupiona na tym rejonie, a tu się okazuje, że zaćmienie Słońca na horoskopie tych dwóch krajów, Finlandia, Szwecja, w Skandynawii ważne rzeczy dziać się będą. Ale ciekawa rzecz. Dokładnie po opozycji, czyli w bliźniętach zaćmienie dotknie Słońca Viktora Orbana, premiera Węgier, który stworzył potężną oligarchiczną strukturę mafijną na Węgrzech. No to zaćmienie na pewno nie będzie mu służyć i prawdopodobnie oznacza to jego bardzo, bardzo bolesny cios w niego i przyszły kres jego rządów, jego władzy. Wszystko na to wskazuje, że ta koalicja, która powstała na Węgrzech, chyba przejmie władzę na Węgrzech, czyli ona chyba wygra wybory. Więc czas Orbana wygląda na to się kończy po świetnym ostatnim okresie. 21 grudnia zima przychodzi o 17. Zimowe przesilenie, najkrótszy dzień w roku, najdłuższa noc. Wtedy rodzą się bogowie, jak wiemy. Mity o tym mówią, że kiedy jest najkrótszy dzień, wtedy rodzą się właśnie Krishna, Chrystus, Ahura Mazda, Ozyrys, tak? Opowieści są pełne tych właśnie historii dotyczących narodzin bogów właśnie w Boże Narodzenie. Oczywiście dzisiaj mamy 21 grudnia przesilenie zimowe, ale wcześniej, mniej więcej 2000 lat temu, około 25 grudnia ono miało miejsce. Więc mamy do czynienia z takim ważnym bardzo momentem historycznie, zdarzeniowo. Mamy do czynienia z ważnym momentem, jeśli chodzi o nasze różne procesy globalne, społeczne, publiczne. I bardzo ważne wydarzenie, 29 grudnia, Jowisz wchodzi w znak ryb, w którym już był na chwilę i wchodzi ponownie.
Wejście Jowisza w znak ryb przyniesie sporą nadzieję dla świata. Mimo że przyszły rok jest taki dosyć smutny i dosyć taki niekoniecznie szczęśliwy, no ale wejście Jowisza w znak ryb będzie miało pewną dozę optymizmu. Dlaczego? No ponieważ ryby są dawnym znakiem władztwa Jowisza. Jowisz kiedyś rządził znakiem ryb, więc jest to silna bardzo pozycja tej planety w znaku ryb, niosąca nadzieję, niosąca pewne optymizm. W czym przede wszystkim? No przede wszystkim w kwestii pandemii. Ona się teraz znowu wybuchła, znowu kolejna fala, znowu kolejna panika, znowu kolejne emocje i dramaty, i wstrząsy, i kryzys, i napięcia społeczne, zaszczepieni, niezaszczepieni, prawda? Państwo chce kontrolować, ludzie niekoniecznie, więc zaczyna się tworzyć kolejna fala napięć bardzo silnych, bardzo dużych, bardzo mocnych. Wejście Jowisza w znak ryb niesie nadzieję, dlatego że Jowisz chroni, jego chroniąca energia może nam pomóc. Oczywiście to jest trochę tak dziwne, no bo to grudzień, jeszcze czas zachorowań niby może być bardzo silny, ale są już sygnały pokazujące, że wirus COVID-19 zaczyna ulegać szkodliwym dla siebie, dla niego, dla wirusa mutacjom, zaczyna się degenerować. To jest normalne i naturalne w wielu pandemiach, ponieważ pandemie po prostu wybuchają, a potem mijają, no tak. Nawet jeżeli nic z nimi nie robimy, to po prostu to się dzieje, bo to są naturalne procesy. Ja nie twierdzę, że nauka nie powinna nic robić, typu jakieś badania, lekarstwa, szczepienia i tak dalej, ale po prostu są naturalne procesy. Pandemie mijają i wirus będzie słabł przez wejście Jowisza w znak ryb na pewno. Aczkolwiek nie robimy sobie zbyt wielkich nadziei na jakąś szaloną poprawę sytuacji na świecie, ponieważ nadal mamy cały czas jeszcze rozchodzącą się wprawdzie, ale jednak kwadraturę Urana w byku do Saturna, czy Saturna w wodniku do Urana w byku, więc ta kwadratura nadal trwa, jeszcze będzie jednostopniowa w przyszłym roku, tak samo Plutona z Eris, też słabnie, ale też jeszcze będzie tworzyła figury w przyszłym roku, o tym będę mówił na prognozie na 2022, zapraszam serdecznie do obejrzenia tej prognozy, która będzie w przyszłym roku na Facebooku będzie transmitowana przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne. Wejdźcie sobie na stronę Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, ja tam będę mówił, tam będzie właśnie, będę o tym mówić, o tym wydarzeniu niesamowitym, bardzo ciekawym, jakim jest horoskop na 2022, więc ciekawe wydarzenie, ciekawa prognoza z tym związana, więc będą te dwie kwadratury, one nie do końca nam rozwiążą te wszystkie problemy, więc wejście Jowisza pomoże, ale te dwie kwadratury nadal będą w jakimś sensie tworzyły pewne napięciowe sytuacje, struktury, układy, okoliczności, więc musimy się liczyć z tym, że nie wszystko będzie tak idealnie. No ale sprawy globalne globalnymi, ale my w kraju mamy niezły tutaj problem i kłopoty poważne, które nam zafundował pan Łukaszenka z panem Putinem, ponieważ mamy duży kryzys na granicy wschodniej. Co takiego się dzieje ważnego? Tak naprawdę Polska stała się tutaj takim obiektem no trochę niechcący, bo to nie dotyczy tak bezpośrednio Polski, ile relacji Białoruś, Rosja, Unia Europejska. To jest oczywiście gra, w której Łukaszenka walczy o swoją pozycję czy uznanie międzynarodowe, a przy okazji Rosja testuje różne rozwiązania hybrydowe. To, co się dzieje w tej chwili na polskiej granicy, zostało już z dawno temu wymyślone, zaprojektowane w Moskwie w 2010 roku i testowane było na granicy z Finlandią i z Norwegią, więc to już było, już te testy, już te próby takich działań były podejmowane wcześniej i one są kontynuowane w tej chwili w postaci tego, co widzimy na polskiej granicy wschodniej, czyli mamy do czynienia z pewną grą globalną, polityczną, strategiczną, militarną, rodzaj testu. Oczywiście tutaj cała histeria i emocje, które są, napięcie, niepokój, ludzie piszą, wojna, katastrofa, czołgi, zaraz rakiety jakieś będą latać. No bzdury totalne, wiadomo, że nie o to chodzi. Rosja
czy Białoruś nie zaatakuje Polski w rozumieniu wojskowym, bo to byłoby wypowiedzenie wojny. Takiego numeru Łukaszenka nie zrobi, jemu nie o to chodzi, jemu chodzi o uznanie. To jest po prostu szarpanie tygrysa za wąsy, a nie chęć militarnych działań. To jest Łukaszenka ma potężny kryzys i po prostu stara się o uznanie międzynarodowe. Przy okazji Putin testuje różne rozwiązania natowskie, sprawdza. To są takie gierki właśnie typowe, sprawdzające spoistość i próba, spoistość Zachodu i próba rozbicia w spoistości właśnie krajów zachodnich, zwłaszcza Unii Europejskiej, bo to jest jego gra z Zachodem od dawna. Bardzo ważne rzeczy jednak z naszego punktu widzenia polskiego dzieją się w horoskopie polskiej akcesji do NATO. Jeżeli zobaczymy, co się dzieje w horoskopie polskiej akcesji do NATO, no to można powiedzieć, włos się na głowie jeży. To jest po prostu, zdarzenia są wstrząsające, poruszające. Mamy trzy potężnie ważne tranzyty w horoskopie polskiej akcesji do NATO. Przede wszystkim pierwsze to jest to, że przez Słońce polskiej akcesji wędruje w tej chwili Neptun. Neptun ze swoją dziwną, mglistą, pokręconą, rozmywającą, rozwadniającą naturą, no nijak nie kojarzy nam się z siłą, energią, spoistością tego, co znamy z NATO, który pokonał Związek Radziecki za czasów Reagana. Polska weszła do NATO ze Słońcem w znaku ryb, więc teraz Neptun tranzytuje to Słońce, więc mamy do czynienia z takim dylematem. Polska, gdzie ona jest, do czego przynależy, my tu sami, prawda, nie chcemy Frontexu, nie chcemy żadnej pomocy. To samo w 1939 było. Sanacji się wydawało, że obroni się przed Hitlerem i cała sława zwycięstwa spłynie na nią, a dostali w pierniczy aż miło, nie? No, Polska przegrała tę wojnę brutalnie i szybko. To nie znaczy, że my też tutaj jesteśmy skazani na porażkę, ale przejście Neptuna powoduje dziwne bardzo sytuacje, takie typowe dla Neptuna, pomieszanie, poplątanie, nie wiadomo, o co chodzi, co jest grane, jakieś gry w tym się dzieją, nie ma dziennikarzy, nie wolno pokazywać informacji, oczywiście od strony Łukaszenki można, ale od naszej już nie można, to jest absurdalna sytuacja. Czy możemy na kogoś liczyć? No, dylematy się pojawiają bardzo dziwne, osłabienia tej sytuacji. Kolejny bardzo ważny tranzyt, przez descendent tego horoskopu wędruje Pluton. No, jego energia ekstremalna, drastyczna, niszcząca, przerażająca, widać, że jest to jednak jakaś forma ataku na granicę, jakieś formy hybrydowych działań. Od 90 roku nie mieliśmy takiego kryzysu o charakterze w zasadzie już wojskowym. Oczywiście tutaj trzeba znać miarę jakby tego, no bez przesady. To, co się dzieje, to nie są jakieś olbrzymie ataki. No. W czasie meczy ligowych było więcej zamieszek i więcej rannych policjantów, czy rzucanie kamieniem przez taką grupę, no bez przesady. No, oczywiście polska media narodowe, tak zwane, propaganda rządowa robi z tego po prostu jakąś wielką wojnę, wielką katastrofę, która tu nadciąga. To jest gruba przesada. Ale to nie znaczy, że ta sytuacja nie jest poważna, bo ona jest bardzo poważna, ona jest groźna, ale bez przesady, to nie jest kataklizm. Ludzie myślą, że zaraz miliony przelecą uchodźców przez Polskę. Grecja przyjęła kilkaset tysięcy uchodźców, a tu mamy do czynienia z kilkoma tysiącami ludźmi, którzy i tak do nas gdzieś tam dopiero na granicy zatrzymani są. Oczywiście oni wędrują na zachód, bo mafia ich przewozi i Polska, wbrew pozorom, ta nasza niby taka szczelność granicy jest iluzoryczna. Oni, bardzo wielu się dostało. Ponad około 20 tysięcy tych ludzi przeszło do Niemiec, dojechało jakoś, jakiś sposób się to stało. Więc to nie jest tak, że ta granica jest taka szczelna. No ale problem jest poważny. Pluton na descendencie pokazuje, że Polska znalazła się tu w bardzo niewdzięcznej sytuacji takiej geostrategicznej między Zachodem, między Wschodem, w rozgrywkach tutaj Putina, Łukaszenki, który
który po prostu rozgrywa to bardzo sprytnie. No i trzeci tranzyt, bardzo ważny, właściwie od strony już takiej czysto wojskowej, to jest opozycja Urana do Marsa w tymże horoskopie. Więc mamy do czynienia z typową, no po prostu grą strategiczną. No powiedzmy sobie szczerze, patrząc na to trochę z boku, no przecież na tym polegają systemy obronne. No, ci żołnierze nie będą siedzieli w koszarach cały czas i grali w karty. Przecież to są właściwie taki rodzaj testów i ćwiczeń globalnych, wojskowych, które się stosuje. Takie wojny, tak zwane proxy war trochę, zastępcze. Tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z hybrydowym atakiem, ale i testem obronnych działań, manipulacji. Dzisiejsze wojny nie odbywają się przez zagony czołgów, samoloty lecące, jakieś wielkie ataki, tak jak w 1939. To już dawno temu minęło. Teraz dzisiejsze współczesne wojny odbywają się w cybersferze, w sferze informacji, w infosferze, przez oddziaływania, manipulacje, gry. No i tutaj ta opozycja Urana do Marsa pokazuje, jakie są te zdolności bojowe. Więc paradoksalnie dla Polski może mieć to pewne pozytywne skutki, bo my też jakby testujemy pewne rozwiązania jako kraj. Więc musimy na to popatrzeć. Oczywiście pytanie, czy z tego narodzi się jakaś wielka zagrożenie w sensie takim militarnym? No nie, nie będzie żadnej wojny na polskiej granicy. Co więcej, dziadek Mróz za chwilę problem sam rozwiąże. Nie bez powodu te ataki nasiliły się ostatnio, bo idzie zimno, no a ci ludzie po prostu się nie nadają do takich temperatur. Więc problem się rozwiąże do wiosny. No oczywiście jest pytanie, czy wiosną znowu ruszy. Tak naprawdę Łukaszenka już osiągnął pewien cel, mianowicie Angela Merkel do niego zadzwoniła i zaczęła z nim rozmawiać. Dla niego to już jest bardzo ważne. Właściwie to jest główny cel, że uznanie, że jest ważne. I popatrzcie, co się stało. Znowu nad polskimi granicami, nad Polską tworzą się rozmowy, jakby bez nas. No ale to jest zasługa naszej władzy, która ma beznadziejne, że tak powiem, relacje z Zachodem i nikt się z nami nie liczy. No i takie są konsekwencje. Kiedy był atak na Gruzję, Polska uczestniczyła w tym trójkącie normandzkim tak zwanym. Czyli mieliśmy coś do powiedzenia. Dzisiaj nie mamy nic do powiedzenia. Rozmawiają nad nami, nad naszymi głowami, prawda? No bo Polska taką sobie postawę tutaj stworzyła. Więc mamy do czynienia z taką specyficzną sytuacją. Niewątpliwie Łukaszenka ma kłopoty i chyba będzie mieć kłopoty. Jest całkiem prawdopodobne, że to są jego taki łabędzi śpiew trochę, że Łukaszenka czuje, że jego sytuacja słabnie, gospodarcza, polityczna i on w ten sposób tak po prostu rzut na taśmę takie działania. No ale Rosja też wcale nie ma lekko. Niby Putin uchodzi tutaj za takiego ważnego, który tutaj łobuzując może wkurzać świat, ale zarazem pokazuje, jaki jestem ważny. W horoskopie czwartej kadencji Putina Saturn będzie przechodził przez Księżyc, a Uran przez medium celi. To nie są dla niego dobre informacje, więc szykują się kłopoty, ale dyktatorzy, którzy mają kłopoty, nie są wcale dobrymi dyktatorami. To są groźni dyktatorzy, więc nic dobrego się tutaj spodziewać nie możemy. Z drugiej strony najważniejsza postać globalna, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, też ma kiepski czas. To jest kiepski czas dla Bidena. Neptun wędruje mu przez imum celi jegoż horoskopu, więc jest osłabiony, spadają notowania. No, ta porażka w Afganistanie, no generalnie ciężki dla niego czas. Jego sytuacja się znacznie poprawi, kiedy przez to imum celi jego horoskopu osłabione przez Neptuna przejdzie mu Jowisz wiosną, więc Biden nie jest skazany na porażkę totalną, więc jeszcze prawdopodobnie się to odbije. No i podobna sytuacja właśnie też w horoskopie NATO polskim, gdzie przez to osłabione Słońce przez Neptuna przejdzie Jowisz i wiosną ta sytuacja nasza ulegnie wzmocnieniu. Być może przez mur, być może przez rozwiązanie tego problemu na jakiejś innej drodze politycznej. W horoskopie, jeszcze wracając do Stanów Zjednoczonych, Jowisz wędruje przez Księżyc, więc osłabienie prezydenta nie oznacza osłabienie mocarstwa. Na tyle kraje demokratyczne mają pewną autonomię i niezależność i tutaj dla Stanów jest to dobry czas. Prawdopodobnie Stany jakoś odzyskują kontrolę nad swoją geostrategicznym potencjałem. W Polsce, już przechodząc do bardziej krajowych naszych tematów, mamy do czynienia z kiepską bardzo sytuacją. W horoskopie Chrztu Polski i w horoskopie trzeciej RP Saturn wędruje przez Księżyc po raz trzeci. Po raz trzeci mamy tranzyt Saturna przez Księżyc. I wszystkie te paskudne, ciężkie, niedobre rzeczy manifestują się. Zaciskanie śruby, autorytaryzm,
jakby nasilenie się represji wobec kobiet. To samo miało miejsce 30 lat temu, kiedy Saturn też był w tym samym miejscu. Też była wtedy wojna o aborcję, też była wtedy wojna ideologiczna i dociskanie śruby bardzo mocne tylko przez Kościół. Dzisiaj mamy podobną sytuację, no więc zaciskanie śruby, radykalizm i takie autorytarne tendencje właśnie są konsekwencją tego bardzo paskudnego, nieprzyjemnego, ciężkiego tranzytu Saturna przez Księżyc. Księżyc to lud, więc populizm. Księżyc, lud ma naturę raka zodiakalnego, czyli emocji, lęków, obaw, niepokojów. No populiści świetnie tym grają, wiedzą, że strach, lęk jest bardzo użytecznym narzędziem do zarządzania, do władzy. No więc manipulują tym strachem, oddziałują na tych ludzi tym strachem, tym lękiem i oni się boją, no i ci ludzie się boją i dlatego ulegają tej władzy. No ale tutaj nie do końca to zadziałało, no bo lęk miał spowodować, że ludzie się będą garnąć koło władzy, bo to wielkie zagrożenie ze wschodu naciąga. Owszem, jest jakieś lekkie wahnięcie, ale nie jakiś duży wzrost, a nawet w niektórych sondażach widać spadek. Więc co takiego się dzieje, że PiS tu liczył na duży wzrost, no bo prezent dostał od Łukaszenki w postaci tego ataku hybrydowego, a tutaj niekoniecznie wcale to się przekłada. W horoskopie Prawa i Sprawiedliwości, w kongresu założycielskiego, Saturn wędruje przez dół horoskopu, to jest fatalna informacja, spadek notowań będzie widoczny. Wspomniałem o znaczeniu Kościoła, który jakby jego potęga i siła tutaj bardzo też ma wpływ na całą tą sytuację od strony etyczno-społeczno-moralno-obyczajowej. W horoskopie Konkordatu Pluton wędruje przez Imum Celi. To jest bardzo radykalny, mocny aspekt, który będzie mieć olbrzymie konsekwencje dla osłabienia pozycji Kościoła w Polsce i przyszłych losów Kościoła w Polsce. Fatalny jest to tranzyt i będzie mieć to konsekwencje. Uważam, że w Polsce nastąpi najbardziej spektakularny upadek pozycji Kościoła ze wszystkich krajów na świecie, nawet bardziej niż w Irlandii miało to miejsce, czy w Stanach. U nas, dlatego że to jest kolebka przecież, jednak kraj papieża, ale to nie będzie jakiś dramatyczny, bardzo taki rewolucyjny, tylko będzie taki po prostu rozpad pewnych struktur i pewnych wpływów Kościoła. Więc no, tu będą miały miejsce bardzo istotne jakby procesy. Przewodniczący Platformy Donald Tusk zaliczył niezłą wpadkę ostatnio, złapany przez policję, zabrane prawo jazdy. Niezły solariusz na ten rok, jednak tutaj mamy do czynienia z bardzo trudnym tranzytem, jakim jest Saturn przechodzący przez Księżyc jego horoskopu, więc Tusk jakby dostał taką wtopę zaliczył, taki strzał, który go osłabia w jakimś sensie, ale no, na pewno nie likwiduje. Największym problemem jednak, którym się Polska będzie musiała zmierzyć, to jest nieporównywalny do czegokolwiek. Jest takie pytanie, co może tak naprawdę zlikwidować, czy osłabić, albo inaczej obalić władzę Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nawet miliony uchodźców tego nie uczynią. Marsze kobiet, KOD-u, opozycji tego nie zrobią. Zrobić to mogą to uczynić tylko kwestie ekonomiczne i gospodarcze i one są poważnym problemem rzeczywiście. Mianowicie, jeżeli patrzymy, co się dzieje ze złotym, to nic dobrego się nie dzieje. W horoskopie złotego z 1924 roku, czyli w horoskopie reformy Grabskiego, Saturn przechodzi przez Imum Celi i przez czwarty dom, więc jest to fatalna bardzo pozycja. W horoskopie wejścia złotego w obieg mamy jeszcze mocniejszy tranzyt. Uran przechodzący przez dół horoskopu z kumulacją w maju przyszłego roku. To jest bardzo ciężki tranzyt. No oczywiście samo przejście Saturna przez Księżyc trzeciej RP i chrztu też ma znaczenie. 30 lat temu miała miejsce ogromna transformacja ustrojowa. Mieliśmy ogromną inflację, tak jak teraz właśnie, więc mamy teraz ogromną inflację, bardzo dużą, nie taką może jak 30 lat temu, ale też jest groźna. Ma wpływ na gospodarkę, grozi nam stagflacja, czyli osłabienie wzrostu gospodarczego i wysoka inflacja. To jest fatalna ekonomiczna pozycja. Więc mamy do czynienia z całą jakby
szeregiem dramatycznych zdarzeń. Dodatkowo jeszcze przejście Saturna przez Księżyc pokazuje na przykład ogromny spadek wzrostu, ogromny spadek dzietności, dużą śmiertelność, która w tej chwili w Polsce jest ogromna, czyli żniwa saturniczne. Dzieci się rodzi bardzo mało, dużo ludzi umiera, zwłaszcza starszych, żniwa saturniczne straszliwe. No i właśnie te kwestie ekonomiczne, szykują się duże problemy. Wzrost inflacji, ceny szaleją, a to przecież znowu element ludowy. No, kto najbardziej dostaje, że tak powiem, baty? Właśnie lud, prosty lud. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Oni najbardziej bolesne dostaną tutaj lekcje, najbardziej dla nich nieprzyjemne, ciężkie. To będzie miało ogromny wpływ na władzę, na notowania, bo nie da się tego kryzysu rozwiązać populizmem. Bo populizm właśnie powoduje inflację. Więc trzeba by zaciskać śrubę. Jak się walczy z inflacją? Podnosząc stopy procentowe. Podnoszenie stóp procentowych zażyna gospodarkę, jest bardzo niepopularne politycznie. Albo można inflację puścić samopas. To jest jeszcze gorsze. Więc nie ma dobrego wyjścia w tej chwili ta władza. No ale tak się kończą populizmy. Wszędzie na świecie się kończyły. Władza Perona w Argentynie i w Grecji, prawda? Populizm wszędzie się kończy tak samo. Katastrofą ekonomiczną lub problemami lub kryzysem to się właśnie stanie. Zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do mojego sklepu internetowego na www.solarius.pl, gdzie jest horoskop na... Można już kupować horoskop na 2022. On będzie on będzie od 6 grudnia w punktach prasowych, ale już przez sprzedaży z autografem moim jak najbardziej. No i horoskop na 2022, astrokalendarium. Zapraszam serdecznie i zapraszam za miesiąc, gdzie będę mówił też troszeczkę o przyszłym roku. Dziękuję serdecznie.